Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy taki temat na Waszą prośbę. Temat LMA327 pod Forda. Piszecie do mnie, co można z takim urządzeniem zrobić, jak można go wykorzystać w grupie Forda. Słuchajcie, no mam akurat Forda pod ręką MK3 Mondeo, więc tutaj no zaszaleć nie możemy. Natomiast słuchajcie, powiem Wam ogólnikowo tak. Producentem, kto jest takiego urządzenia, nie wiem. Na pewno, słuchajcie, jest to urządzenie, które łączy się tylko i wyłącznie przez Bluetooth. To Bluetooth naprawdę nie zrywa. Urządzenie jest, słuchajcie, w wersji 1.5. Otwierałem go do środka, żeby zobaczyć wykonanie. Naprawdę jest godne uwagi. Posiada dodatkowy, słuchajcie, przełącznik do HS-a. Ja już tam kiedyś tłumaczyłem o tym urządzeniu, natomiast nie pokazałem Wam faktycznie, jak tam w programie czy cokolwiek można zrobić. Ten przełącznik, słuchajcie, HS dotyczy komunikacji CAN-a, ale to myślę nie będę Wam zamontał, nie będę Wam motał po prostu niepotrzebnie. Słuchajcie, minus takiego urządzenia jest tylko taki, że nie możecie go połączyć przewodowo, czyli ten interfejs nie posiada wyjścia na USB. Nie łączycie się tylko i wyłącznie poprzez Bluetooth, natomiast słuchajcie, on sprawdza się bardzo dobrze na Androidzie. No i słuchajcie, zrobię Wam pokrótce Wam pokażę to urządzenie. Nie będziemy się gdzieś tam zagłębiali technicznie bardzo głęboko. Natomiast tak, przykładowo przyjmiemy zaraz założenie. Włączamy program. Program, słuchajcie, mam Forscana, taki, który można sobie ze sklepu Playa wykupić. Bo w darmowej wersji nie ma za bardzo wiele. No i słuchajcie co, program się nam uruchomił. Oczywiście program po, słuchajcie, jakiejkolwiek aktualizacji, on wymaga połączenia w sieci. Jeżeli połączenia w sieci nie będzie, no to słuchajcie, nie zrobicie z tego użytku żadnego, bo będzie się rzucało, że nie widzi sieci, nie może sprawdzić po prostu Waszej licencji. No i co się stanie, jeżeli teraz klikniemy? Tu mamy, słuchajcie, ikonkę do połączenia. Do połączenia z interfejsem. Interfejs ja mam w ręce, więc się połączyć nie połączy, ale naciskamy. Zaczyna się kręcić kółeczko. Zaraz zobaczymy, czy nam cokolwiek pokaże. Przyznam szczerze, nie testowałem akurat tego nie włączając. O, jest, ok. Czyli nie znaleziono adaptera, ok. Dobra, no i teraz słuchajcie, co robimy. Nie włączając zapłonu, wpinam adapter. Urządzenie się zaświeciło. No i teraz słuchajcie co. Próbujemy się połączyć. Dziwne jest tylko to, że słuchajcie, mimo że urządzenie się nie połączyło, bo nie mogło się połączyć, napisało, że błędów brak. No skąd to wzięło, nie wiem, w każdym bądź razie. Próbujemy się, słuchajcie, połączyć. W tym momencie urządzenie je rozpoznało. Widzicie, to jest LM327 wersja 1.5. Tutaj jest, słuchajcie, napisany, teraz przyciemnił się ekran, opóźnienie jakie jest, bo to chodzi, słuchajcie, o prędkość tutaj, 35 milisekund, więc ta prędkość jest przeciętna, natomiast wyświetlił się komunikat, że nie widzi pojazdu. Włączamy, słuchajcie, nasz pojazd, potwierdzamy i zrobimy jeszcze raz dokładnie to samo. Oj, kurczę, niepotrzebna informacja mi się kliknęła. O, i w tym momencie, słuchajcie, został nam pojazd rozpoznany. Widzi, że jest to Duratorku Turbo Diesel. Z którego miesiąca, która generacja, słuchajcie, jaki to jest silnik, numery VIN. Praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, w bardzo dużej prędkości naprawdę rozpoznaje wszystkie moduły. Tutaj mamy, słuchajcie, na przykład moduł od poduszek, mamy, słuchajcie, GEMA, mamy ABS, tablicę przyrządów. No i co, słuchajcie, co mamy z ikonek tutaj? Pierwsza ikonka to są informacje, które już aktualnie posiadamy, czyli informacje o pojeździe, te, które się nam tutaj wyświetliły, prawda? Lecimy dalej, mamy, słuchajcie, dziennik operacji. Dziennik operacji, co to jest? To są aktualnie rzeczy, które wykonał nasz interfejs, czyli na przykład, słuchajcie, 1428, tak jak tutaj napisał, że się połączył z modułem ABS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że o tej samej widzicie 1428. Nie wiem, czy to widać, słuchajcie, ja Wam może przybliżę kapeczkę. No, może nie będzie też to widać, ale to mniejsza z tym będę Wam tłumaczył. Napisał, że o tej samej godzinie
rozpoznał na przykład błędy, słuchajcie, rozpoznał jakiekolwiek tam, nie? No i tak, słuchajcie, dziennik nas bardzo nie interesuje, lecimy na nasze błędy, więc klikamy nasze błędy. Wyświetla się nam cała, słuchajcie, lista Mendelejewa dotycząca całej pracy, całego pojazdu. Czyli wszystko od A do Z. Jeżeli mamy cokolwiek na żółto, to, czy taki pomarańczowy bardziej kolorek, tutaj mamy, słuchajcie, już błędy, które są. Jeżeli w jakimś poszczególnym module, tak jak tutaj jest na przykład moduł sterowania pracą silnika, ten PCM, który jest, nie ma niczego, to pisze pomyślne o 3DTC, nie było żadnych kodów błędów. No nie ma akurat, więc Wam nie pokażę, czyli tego P0251 słynnego, który w Fordach występuje, niestety nie ma. No i teraz słuchajcie tak, co mamy na przykład wchodząc w taki moduł? Mamy tutaj Elhida, czyli tu są światła ksenony. No i pisze niepowodzenie próby skonfigurowania modułu. Możemy sobie w to coś wejść. I on nam tutaj opisuje, że niepowodzenie było, że lampa dotyczy, słuchajcie, czego? Czyli tutaj w tym momencie nam błąd sugeruje, że jest to lampa wyładowcza, lampa dużej intensywności z lewej strony, czyli już wiemy, że lewa nasza lampa została nieskonfigurowana. Słuchajcie, no i tak, co mamy, jakie możliwości? Jeżeli jesteśmy przy takiej lampie, słuchajcie, możemy, tak, tutaj mamy lupkę. Mamy taką lupkę i mamy takie kółeczko, które jest odświeżanie. Jeżeli klikniemy tą lupkę, to słuchajcie, ten interfejs naprowadza nam, naprowadza nas, tak, praktycznie rzecz biorąc, na usterkę, bo ogólnikowo nie został skalibrowany, tak jak napisał, ale my nie wiemy z czego, więc po wciśnięciu tego, słuchajcie, napisał nam na przykład kolejny błąd, przykładowo ten B2477, że jest to nieprawidłowa konfiguracja, następny błąd 2626, że jest moduł nieskalibrowany. No i słuchajcie, najważniejsze dotyczące czego napisał, słuchajcie, w tej samej liście, że usterka obwodu przedniego czujnika wysokości. Wiem, że tak jest, słuchajcie, dlatego że zerwałem sobie wczoraj przewód. I no może i dobrze, bo chociaż jest jakiś błąd tam, żeby Wam pokazać. To jest, słuchajcie, przewód zerwany od tego czujnika, który jest przy wahaczu zamontowany po lewej stronie. On sobie widzi wysokość, jaka jest do sterowania lampy. Także już Was nakierunkowuję mniej więcej co. No i teraz słuchajcie tak, lupkę no klikaliśmy, więc lupka nam nic nie daje, bo w tym momencie wyświetli się nam to samo. Natomiast jeżeli klikniemy to kółeczko takie, on nas zapyta, czy wyrażamy zgodę na kontynuację, ponieważ on wyczyści te błędy, które są. Więc my możemy zatwierdzić tak. No on nam każe wyłączyć silnik, no nie będziemy tego robili, bo nie ma konieczności, bo ja i tak błędów nie skasuję z tego względu, że się tego nie da. No i on sobie ponownie, słuchajcie, leci całą listę Mendelejewa, ładuje. Oczywiście te błędy, które były, dalej są ładowane. Słuchajcie, co możecie sobie zrobić, aczkolwiek nie będę Wam teraz pokazywał, żeby Waszego czasu nie zajmować zbędnie. Mamy, słuchajcie, tabelę PID-ów, czyli możemy sobie podgląd zrobić parametrów bieżących. Możemy sobie załadować, słuchajcie, na przykład możemy sobie załadować parametry silnika typu temperatura i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie te ciśnienie, wartość, kurczę, przykładowo czego, wartość przepływu mierza powietrza, wartość ciśnienia. Te rzeczy możemy sobie, słuchajcie, włączyć i może nam to coś zapisać naszą trasę podczas jazdy. Jest to, słuchajcie, dobre, jeżeli potrzebujemy na przykład się dowiedzieć, w którym momencie, oczywiście mając pojęcie, w którym momencie jakieś tam nieprawidłowości są, czy powiedzmy z czego gdzieś tam powstaje, czy na przykład jedziemy i w którymś tam momencie, dochodząc do 70, nagle coś się zaczyna. No i my, jeżeli w tych PID-ach załadujemy sobie też prędkościomierz, no to widzimy, że prędkość przy przeglądaniu w domu nawet tego zapisu, co tutaj mamy, jeżeli sobie to zrobimy, to wtedy widzimy, słuchajcie, że na przykład prędkość nasza pojazdu doszła do 70 na godzinę. No i przykładowo zakładając, że zaznaczyliśmy sobie temperaturę 80 stopni, no i faktycznie było 80 stopni, nastąpiło coś tam, powiedzmy załączenie czegoś tam,
No i my to wtedy widzimy, że wartość była nieprawidłowa, ale to mówię, to już dla ludzi, którzy są bardziej zaawansowani, potrafią sobie rozczytać bloki pomiarowe, więc tak to niepotrzebnie nie tłumaczy, żeby waszego czasu tu nie zatruwać. Słuchajcie, mamy coś takiego jak na przykład testy, nie? Testy, słuchajcie, to są wszystkie na żądanie nasze, czyli my sobie zaznaczamy na przykład, powiedzmy, słuchajcie, co tutaj mamy. Regulacja temperatury. A, no dobra, dobrze, ok, zaznaczyłem. Elektroniczna, automatyczna regulacja temperatury. No i słuchajcie, po zaznaczeniu, po odpaleniu tego, on sobie powinien zrobić nam test klimatyzacji. Nie połączyliśmy go z pojazdem. Czyli tak, łączymy go z pojazdem. Zaraz wam to pokażę. Połączymy interfejs z pojazdem. Kontrolki sobie migają. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jeszcze jaka. Może się czasem okazać wam taka sytuacja, że włączycie program i on się gdzieś tam zawiesza, czy coś się dzieje, bo słuchajcie, wszystko zależy od tego, na jakim Androidzie to pracuje i to jest uwarunkowane, czy on jakieś tam śmiecie, błędy będzie miał niepotrzebne. No nic, w każdym bądź razie coś mu poszło nie tak, o widzicie, na przykład złapał jakiś tam błąd, nie? Dlaczego złapał błąd? Bo tutaj mamy, słuchajcie, 0%, czyli nasza operacja się nie posunęła. No i tak jak widzicie, mogę sobie klikać i nie dzieje się nic. Rozłączymy urządzenie z pojazdem. Patrzcie, nawet się cofnąć bardzo nie dało. No właśnie, no to jest cały Android, ale tym się, słuchajcie, nie ma co załamywać, nie? W każdym bądź razie zaraz spróbujemy jeszcze raz, czy ten test się uda. Włączamy sobie testy. Automatyczna regulacja, czyli dotyczy klimatroniku. Połączymy nasz pojazd. Czy on się w ogóle połączy? Myślę, że się powinien połączyć. No widzicie, no czasem i programy też lubią zrobić psikusa. I coś może pójść nie tak. On w tym momencie, słuchajcie, powinien mi klimatyzację wytestować. Czyli wszystkie klapy testuje i tak dalej. Potem wyrzuca je, jeżeli powstały jakieś tam błędy. To mi to wyrzuca. Jeszcze raz zaznaczamy to. Może akurat się uda. O, coś tam pójdzie. Spełnione warunki, słuchajcie, jakie mają być. Że pojazd się nie porusza. Klimatyzacja jest włączona. Nie poruszamy żadnymi przełącznikami. No i włączamy sobie. No i słuchajcie co? Nasza klimatyzacja. Będę teraz cicho, a wy słuchajcie, co robią klapy. No myślę, że nasze klapy zrobiły pozytywnie test, wszystkie przeszły. No i tak jak widzicie, test zakończony jest pomyślnie, nie znaleziono żadnych błędów. Sama diagnoza na żądanie została. Na żądanie został rozpoczęty. No czyli system został rozpoczęty, ale to było wcześniejszy, a zakończony był. To jest wcześniejszy etap, że zakończony, a to jest późniejszy, który zakończył. No i dobra, przelatujemy dalej. Także testy, wiecie, no szkoda tylko, że słuchajcie, nie można zrobić testów tryskiwaczy tym, nie? Pasowałoby, żeby jeszcze próba przelewowa była robiona i byłoby już git, nie? Słuchajcie, w międzyczasie, jak z wami jestem tutaj i oglądacie to, zapraszam, słuchajcie, do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że to nie boli, a czasem wam może pomóc. Jakieś informacje czasem możecie uzyskać, które będziecie potrzebowali. Wyrzucam jeszcze raz to urządzenie, o, połączę go jeszcze raz, żeby nie miało jakichś tam ponownie błędów. Także naprawdę, zapraszam, słuchajcie, jeżeli filmik się komuś przyda, to jakąś łapeczkę w górę liczę. Dobra, urządzenie łączy się z naszymi modułami, naprawdę dosyć szybko rozpoznaje te moduły. No i słuchajcie, mamy coś takiego, taką ikonkę, usługi funkcji serwisowych. No i dziwne jest to i szkoda niestety, ale nie jest, na to nic nie poradzimy. W grupie, słuchajcie, Forda, jeżeli byśmy mieli Focusa, na przykład testowałem to kiedyś w Focusie w benzynie, można było skasować wartości wyuczone. Czyli on sobie wartości wyuczonej przepustnicy,
to co tam praktycznie biorąc mógł, to sobie wszystko powyczyszczał, pousuwał. O tyle, słuchajcie, w tym samochodzie niestety zrobić się tego nie da. Ale co się da za to zrobić, słuchajcie? Kalibrowanie lamp, czyli to, co mówiłem wcześniej, ten błąd, który u mnie był nieskalibrowany, ale to może to jest warunek taki. Jeżeli sobie podglądniemy tutaj na przykład, o, to słuchajcie, on nam wypisuje całą listę, co, słuchajcie, jakie warunki trzeba spełnić. Przykładowo, hamulec postojowy pomocniczy musi być zwolniony, włączone światła mijania, ble, 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 ble. Nas to bardzo nie interesuje, dlatego że my tego robili nie będziemy teraz. Macie, słuchajcie, kalibrację czujników ESP do kontroli trakcji, bo czasem może być taka sytuacja, że wymienialiście na przykład pompę i wymaga to skalibrowania. Tak samo jak i, słuchajcie, mamy bardzo dobrą funkcję odpowietrzania ABS-u. On sobie załącza pompę, no w tym momencie my nie odpowietrzymy pompy, bo musiałaby być dodatkowa osoba. Ktoś tam musi stać przy zaciskach hamulcowych, odkręcać wężyki, ale niemniej jednak to się, słuchajcie, sprawdza. No i to samo, po kliknięciu tutaj mamy, słuchajcie, informacje, jakie kryteria muszą być spełnione, żebyśmy mogli, słuchajcie, te nasze hamulce odpowietrzyć. Następną, słuchajcie, ikonkę, jaką mamy, to już mamy ustawienia samej aplikacji. Ale tutaj to już praktycznie rzecz biorąc, co mamy, to takie rzeczy bardziej techniczne. Ale mamy funkcję na przykład bardzo fajną, słuchajcie, z której kiedyś na początku, jak tylko program miałem, korzystałem, bo wiadomo, trzeba się najpierw gdzieś nauczyć, na czymś nauczyć. Słuchajcie, to jest taka funkcja demo. Po kliknięciu demo, interfejs tak jakby pokazuje nam możliwości, jakie można zrobić tym interfejsem, co? Tylko że wiadomo, że tutaj już w zależności od tego, czy nasz pojazd będzie to obsługiwał, czy nie. W każdym bądź razie, no, jakieś tam pomiary, jakieś tam kolory, sposób rozdzielania, to praktycznie rzecz biorąc, no łącznie z językiem, no ciekawe, jaki język wybierzemy, nie? Pewnie arabski, będąc w Polsce. Połączenie Bluetooth, czy przez Bluetooth. No i dziwne, słuchajcie, to program nas pyta o połączenie Wi-Fi. No, niestety, Wi-Fi nie połączymy, dlatego że my mamy tylko i wyłącznie, słuchajcie, bynajmniej ja w tym momencie do dyspozycji tylko Bluetooth. Także w każdym bądź razie, słuchajcie, nie zrobimy takim programem kodowania wtryskiwaczy, nie zrobimy jakiejś tam adaptacji przepustnicy. Natomiast, słuchajcie, mówię, Focusa wiem, że na pewno w benzynie testowałem. To dało się wartości wyuczone wykasować, w Mondeo się niestety nie da, ale słuchajcie, samo odczytanie błędów czasem już nas może nakierunkować. Czyli taki interfejs praktycznie rzecz biorąc, no powinien być na wyposażeniu aktualnie samochodów, nie? Tak mi się wydaje, bo o wiele by to ułatwiło, chociażby jadąc człowiek w większości ma na przykład jakiś telefon, więc by sobie na Androida czy OS-a wykupił jakąś aplikację. Podgląd szybko zrobił, aha, czujnik położenia wałka zaczyna mi świrować. No i sobie wymienił, a nie jechał gdzieś tam niepotrzebnie, żeby ktoś sobie robił doktorat albo panie, cały silnik do remontu, nie. Tak to właśnie czasem bywa, no ale to cóż, to tak na marginesie, nie. W każdym bądź razie, słuchajcie, myślę, że urządzenie godne uwagi, naprawdę godne uwagi. W wersji bynajmniej tej 1.5 naprawdę dosyć stabilnie się łączy. Mogę Wam jeszcze raz pokazać, wyrzucimy tą aplikację, słuchajcie, o, sio, wynoś się, połączymy ją jeszcze raz, no i zobaczcie, tylko po moim kliknięciu perfekcyjnie powinien się połączyć z pojazdem, rozpoznając wszystkie moduły, które są, o właśnie, patrzcie, jak sobie ładuje moduły. Także w każdym bądź razie, gra warta świeczki, żeby taki interfejs mieć, jeżeli ktoś posiada Forda. Słuchajcie, oprócz tego, jeżeli jesteśmy przy tym interfejsie, no to słuchajcie, co mogę jeszcze powiedzieć, co mogę dodać. Urządzenie, słuchajcie, ja osobiście sam testowałem. Nawet obsługuję te najnowsze linie, które są kanowskie, więc bezproblemowo się łączy, tylko wszystko w zależności od tego, jakie aplikacje mamy. Jakąś tam aplikację możecie sobie ściągnąć do nauki, nawet darmówkę, jakąś OBD jakieś tam, czy powiedzmy tak przykładowo, ja tutaj mam jakiś ScanMaster, chociaż to są aplikacje takie, które więcej nas mogą wprowadzić rzeczy niepotrzebnych. Bo co? Bo na przykład sugerujemy się tym, że błędów nie ma, a po prostu tu wychodzi na to, że aplikacja nie odczytuje błędów, ale generalnie słuchajcie, jakąś grupę Volkswagena
pod taką grupę możecie sobie ściągnąć aplikację i naprawdę pięknie młode roczniki wszystkie obsługuje. Starsze od 96 roku bodajże. W każdym bądź razie naprawdę interfejs godny uwagi. Nie pokażę Wam jak świeci, bo mam wtyczkę na dole. O, jeszcze raz pokażę dla tych, co nie widzieli. LM327. Jakiś modyfikowany, bo to oczywiście jest pod Forda z tym przełącznikiem tego HS-a, co Wam tłumaczyłem pod kanał. No, także słuchajcie, dziękuję za oglądanie filmiku. Za to, że straciliście niepotrzebny czas. Jeżeli zyskaliście jakieś tam informacje, to liczę na łapeczkę w górę od Was, jeżeli filmik się przydał. Zapraszam do subskrybowania kanału. Przekonacie się, że czasem coś tam naprawdę Wam mogę pomóc, jeżeli będziecie potrzebowali. No i co mogę życzyć? No, mniej błędów, słuchajcie, spokojniejszej jazdy. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!